Siemaneczko, z tej strony Dragon Games. Jestem na Bolusiowie, nagrywam to po raz drugi. Wcześniej grymerowałem, leżowałem, nie nagrałem się. Odcinek i muszę was oprowadzać od nowa. To jest pick-up. No, oryginalny, przyczepa Marshall, na niej palety, Big Buggy, tutaj New Holland, T660. Jakiś basosowóz. Trail Headline Duo 2018-14, New Holland Robelt 150, prasa Manitou, siewnik Kverneland z nim, Ala Gruber Lemken oraz Fendt 313 Vario. Jest reaktywacja serii w ogóle, no. Zapomniałem o tym wspomnieć. To jest Bredal F2 WS 4000, pługi, czwórki, zagonówki Salforda, opryskiwacz Amazon i pługi, czwórki obrotowe Kunawari Master 153. To jest kombajn New Hollanda TC5.90. Dzień stały ciągniki, on teraz sobie gdzieś na dworzu. Czyli przyczepa Metal Tech 8 tom i Farmtech chyba 15. Rozrzutnik Joskin Tornado 3, 65, 16, 19 V. Wimpak. Beczka Filga na dużych kołach. Bardzo fajna, no. Myślę, że on się spodoba. Teraz przetrząsarka Fanex 604 Vicon, 6-koryzelowa kosiarka Pottingera. Tu jest ta marszałka, jakby co. Tu jest ten siewnik z Gruberem, ale Gruberem. I Gruber 4-metrowy Horsche. Header do New Hollanda. No, kombajn zbożowy, wózek do niego. Zgrabiarka Kuna 4, karuzelowa. Żniwiak, przystawkę, przepraszam, do kombajnu od kukurydzy. Kuna Primor 150-70 ten rozdrabniarka do słomy. Joskin Aquatrans XL7300S, beczka do wody. Jest tutaj bardzo brudna talerzówka, nie wiem jaka nazwa, jaka marka. Bardzo brzydko się brudzi. A tak. I tutaj jeszcze stała minuta. Co, idziemy siać? Siewnik napełniłem. Jest pełny, jak widać. O. I pierwsze, co tu jedzie, zajadę zasiać. Łubin. Taki ala łubin. Na te pole to jest też nowe, jedno z nowych pól. Zdźwignęło lekko nam prędziołka. Jeśli popatrzy, to jest pole numer 6. Już niepotrzebnie wjeżdżam z tym Gruberem. Fajnie się robiło. Ślad po kółeczku zostaje. Bardzo fajny. No mi się bardzo ten zestawik, że pan prawowo się nie podoba. Na szerokość co idealne te dwie maszyny ze sobą. Ma ciężko, bo nie ma ciężko. Ma zapotrzebowanie mocy spore, to zestaw 60 pali. A może do tego będzie chodził po tym New Holland, ale na razie chciałem przedstawić w tym Penda, bo stary żółtki ładnie śmigał. No to też tam sobie było trochę pod górkę. No dobra, to idę na razie, będę sobie robił taką.
понятно, что это просто такая же выживание робить. А потом еще я брал битинг-вин. Жек повинте джавка. Bardzo ładnie się widzieć, to robi dobrze na szerokość. Jeśli chodzi o ten Ala Gruber, idealnie wymierzone te zestawy są. To teraz nie mogę zestawić, nie muszę jeździć o taką. Teraz to się tak wszedle. Bardzo ciężko się zebrać, w ogóle ma wszystko ciężko robić ten zestaw, no nie oczekiwałem od niego jakoś tam mega dużo. Powiedzieć, że naprawdę nie oczekiwałem od niego, że on to pociągnie. Chciałem spróbować pociągnąć, no bo po prostu zastanawiałem mnie to, po co duży ciągnik ten w siedniku. Jak trochę małym można też więcej porobić, no nie, nikt nie brał. Robi trochę za szeroko się Gruber, ale siedzi sobie na gronie. Nie, ja też będę sobie robił jako łubin, bo zresztą się w Europie sobie nie sieje. Ktoś się irytuje, że nie będzie żona morwolka. A to jest naprawdę bardzo podobne. A, no w Europie się nie sieją soi. No tyle trzeba przyznać, że ja nie widziałem nigdy soi w Europie. Pierwszy raz słyszę w ogóle o tym zbożu. No to trzeba przyznać, że do łubiny jest podobne, ponieważ oni sąsiedzi mieli łubin. W okolicach sieli łubin. Więc bardzo fajnie to się oglądało. No, bardzo podobny. Wiecie. Na przykład, że oddzielnie nie można puszczać, ale to jest jak u mnie w kultywatorze wbudowany. Tam to jest oryginalnie u mnie w tym kultywatorze, no nie? Tak teraz nierealnie troszkę, ale... Teraz też nie muszę robić najpierw poprzeczniaka, ponieważ no, on dobry siewnik, ma agregat z przodu, teraz są podszczepiony, no jak nie będę, no to wiadomo, najpierw poprzeczny. Ale o tak, no to mogę sobie robić tak jak teraz, no nie? Sobie jadę najpierw tak, bo on nie ma w ogóle żadnej glebogryzarki, on ten też. No nie, on ma pusty przód. Zawory, które mi wylatuje zboże, ale to wszystko, co nie. No nie? No wiem, że bardzo niewygodne pole sobie wziąłem, ale widać ile tu pęd będzie palił. Ponieważ on ma zaczyn z tyłu, jest bardzo fajny. Jak będę ciotł na przód, będę mógł go zaczepić. Na przykład do New Holanda, no nie, żeby po prostu nie robił za mną, tylko przede mną, bo mam tą poranę. Bo to jest, żeby być tutaj. Ja nawet silnika nie wyłączam, bo nie widzę sensu, bo... i tak podnoszę, tak samo nie wiem, podnoszę, nie da się oddzielnie podnieść tutaj silnika oddzielnie Gruberka.
to można nazwać gryberkiem, ale ja tak samemu nie będę robił, on może tylko być przy siewniku. Właśnie nie widzę sensu nim robienia nim sam, jak mam inny gryber większy, lepszy, cięższy na pewno. On jest bardzo lekki. Nie widać na nim żadnego wyciążenia. Nie ma grubych łap, ani nic. Bardzo ciężki, 4-metrowy gruby. No, ma zapotrzebowanie na pewno, nie? Tej mocy, więc no fent musi to jakoś tam zdziałać. No ja liczę, że tym razem się nagra. Że wszystko dobrze będzie. No co się zdarzy miejscami, a mi jak w takim zestawikiem, bo ten gruby jest minimalnie szerszy, ale to taki mały omijak, którego mi nie szkoda, fajnie można sobie pograć. Bardzo mało mijaki, kto urośnie, to w ogóle tego nie będzie widać w swoich, w tym bubinie. Soju, ktoś może to sobie nazywać łubinem. Łąbin. Mam zamiar na to mówić, więc... Jak już ktoś chce mnie hejtować, to proszę bardzo. Zapraszam. Nie mam problemu z hejtem, nawet jak mnie ktoś hejtuje, to ja mam to gdzieś. Mnie to nie obchodzi. Ja to nie ruszę, no. Człowiek mnie nie zna, on mnie krytykuje. Ktoś wie, ja robię to po prostu tak, o. Bo od razu się nastawiam na to, że będę wielkim youtuberem, się nie nastawiam na takie rzeczy. Już około 100 filmów, a widzę nawet 11 subów, a Mateuszek ma 78 filmów, a ma Siemka, widać was już po cięciu z Wolusiowa. Gdzie się jemy na tym? Feniorki sobie zboże trochę. Sobie to potem, jaki potem poprawiam. Za to taką przerwę minutową, dwusekundową, ale po prostu ja wolę zrobić miniaturki podczas odcinka, żeby potem nie włączać, nie robi drugiego save'a, tylko dla miniaturki. Nie? Tutaj będę coraz za szeroki. Wiedzie jakiś fajny moc, to oczywiście wymienię tego ala grubera. I oczywiście, żeby był ten, ta maszyna była z przodu plus minus szerokości ciągnika, nie? Siewnika, przepraszam. Ponieważ ta ala gruber jest minimalnie za szeroki. I tak, większość ból będę się tak zwyczajnie kwernalandem, sam nie będę się z gruberem. Ale po prostu chciałem zrobić jako akcję, ponieważ ja nigdy takiej akcji nie miałam, że zestaw prawowy się w tym. Co się będę? Dosiewamy, że tak powiem. Żeby tutaj ten przejazd taki gęstszy był, bo tutaj dopiero ustawiałem siewnik jeszcze, bo tu się ciąłem, że tak powiem. Ciąłem, jak to brzmi. Się przecinałem. Mała mijaczka, ale i tak będę musiał je poprawić.
Myślę, że na pole 11. Ponieważ taki tamtym odcinku trochę zrobiłem. W tamtym odcinku, w tamtej części. No bo jednak trochę się takim zostałem sieje. Bardzo ciężko pędy z tym zestawem, do tego też bym chciał wymienić ten zestaw trochę siewny. No i żeby sporo nawyli mieli. Co dwa gwiazdy na to pole, myślę, że bardzo fajnie. Czyli wyjeżdżę. Wiem, że to nierówno troszkę zasieje, ale może nic się nie stanie, to minimalnie nierówno zasieje. No on będzie chodził z tym zestawem. My jeszcze nie spodziewałem, że tak ciężko będzie miał z tym fendem. Zobaczymy, to jest też wasza trochę wola, wy mi wiecie, czy mam to robić fendem dalej, siewy. Wiadomo, sam Fernelandy na pewno sam fend będzie chodził, bo po co męczyć się Holanda więcej, go przyciążać. Widać, że fend tutaj mieli czasami, po prostu ten gruber jest za ciężki. Zbyt głęboko wchodzi. Też to może właśnie na tym świadczyć. Te pole. Ponieważ jest kogoś zasieć, to jest bardzo fajny pomysł. A nie, pfu, co ja gadam? To nie jest typowa. Co ja mówię? No ale na typowej pewnie będziecie mogli się spodziewać podobnie jak ze siebie, nie? Ja się na kosy to. Za wcześnie na typowej moim zdaniem. No tutaj właśnie na następnym odcinku albo siano kasy, albo dalej siewy. Większość serii zaczynałem, nawet nie wiem czy nie wszystkie. Ale nie wszystkie. Ale większość zaczynam siano kosami. I to jest takie trochę nudne już. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dawno siano kosów na kanale nie było, no dużo niż kasy nie było, nie? Jak zrobię właśnie taką powodę, nie mogę zapomnieć. Widzę, czy jesteś nie zasiany, widzę, czyli bardzo mocna górka. No, czyli to jest koniec zasiania. Thank you.
nam teraz lagi. W niedługiej przyszłości możecie się na kanale spodziewać WOTA. Tak ostrzegam, tylko w razie co, jak no... Ostatnio często w niego ogrywam, więc możecie się spodziewać go właśnie na kanale. No nie, była już serio z OTA, nagrywałem coś tam. No bardzo mało nagrałem, za 3 filmy. Powiem po prostu, przestałem nagrywać, ale to nie znaczy, że przestałem grać. Nie wyglądało to pewnie, nie? Zaraz skończymy to pole. I co, pojedziemy, zobaczymy na jakie, myślę, że na to długie. Tu nie, tutaj mogę wyjechać z tym. Jezu, jakie lak, jakieś parę FPS-ów mam jakieś, jakieś dziwne czasami tutaj. Ale to ja mnie jakieś poprawię. No to, że to nie jest oryginalna wersja, nie? To nie jest bąka wydawnictwa. Ja nie wiem, jak twórca konwertuje te mapy, czy one są dobre, czy one są złe. Na razie na Bolusiowi mi się gra dobrze. Nie widzę jakichś tam większych bugów. Są minimalne, bo czasem na pole widać, że rośnie trawa. O, jak tam widać. Przenika jakby trawa przez mapę. Trawy, więc to jest jeden glitch lub bug, jak ktoś tam woli to nazywać. Nazywać bugi. I tyle, nie? To może jakoś tam najlepiej nie jest dopracowana przez twórcę, ale ważne, że się postarał, że chciał to przerobić. Są ludzie, którzy to też poprzerabiali, wieloma dla większej... W większości osób się chciało przerabiać. Czy że Bolek szybko wyda jakąś mapę do 17. No ale to się nie zdarzyło. Nie ma mapy. Na razie żadnej autorstwa Bolka. Jest tylko konwert od Arka. Muszę wejść do niego na kanał, zobaczyć, czy jest pełna wersja mapy. Zaczynać się nie wracać, jeszcze jest nieopłacalny. I taki małej, że tak powiem, przestrzeni, takie małej długości. Nie no, będzie spokojnie 11 minut, nawet nie wiem, czy opłaca się jeździć gdzieś siać. No jaki porobić? Zrobić sobie to poprawię. Żebym zaczął ciało kosy. No nie, to zawsze jest jego propozycja taka. Kuba, więc no, ja tym razem nie wiem, ale posłuchaj takiej propozycji. Już moim zdaniem, że nie ma sensu robić ciało kosy po raz enty. A widzi to jej. Teraz wam się kierownicą Sajtek. Tam chyba nie ma takiej opcji, żebym kupił co najmniej spowodu. Albo nie, ponieważ hajs mam, wszystko mam, ale raczej nie zgodzę się kupić.
A ja ešte za nimi glupota. Som zostala v šivniku. No gen z tego się nie sieje. Na pole jak tej sali samoobiną będzie, to nic się nikomu nie stanie. No zacząłem ile dam, to też ponieważ nie będzie zbiórkę pieniędzy na dzieciaka, na dziecko. Nie ma sami pięć. Zła choroba. To nie jest operacja. Ja chcę siebie w szkole. Ale to ty, to wy pomagajcie ludziom. Ponieważ wyrzucić te 5 dych, a potem się okaże, że te 5 dych ratowało komuś nie wiem życie. Nie. Gdzie mogli dzisiaj po prostu prawo się nazywać sami siebie bohaterami. Ja wiem, że to jest taki trochę burdel, jest na gospie. Dobra, co, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.